Nie wiem, czy Państwo wiecie, pamiętacie w ogóle, ja tutaj w ostatnich wyborach samorządowych startowałem na wójta, prawda? Ale widzicie, gdzie jestem, na scenie. No. Nikt z Państwa nie postawił na mnie złamanego krzyżyka. No. Najgorsze pretensje to mam o to do Państwa, że ja tu dostałem mniej głosów niż Kononowicz w Białymstoku. No. To głosowali oczywiście, ale ja się nie zrażam. Pomyślałem sobie, Boże, a co ja będę się obrażał na ludzi? Przecież, no Boże, jeżeli miastem powiatowym w Polsce jest pół Tusk, a premierem jest cały Tusk. Jeżeli kołem w Warszawie jest pół kobieta, pół ryba, a prezydentem pół Gronkiewicz, pół Walc. No to co to, ja mogę sobie rozsłokować nazwisko na gra, kreska, boski. Dostanę błogosławieństwo od ojca Maybacha i dostanę błogosławieństwo. Proszę Państwa, ja mam tutaj jeszcze takie listy wyborcze, jak w Oświęcinach jeszcze tutaj startowałem na tego wójta. Mam tutaj taką listę wyborczą Platformy Obywatelskiej. Tu mam 8 nazwisk, na pierwszym miejscu jest Andrzej Grabowski. Mam listę Prawa i Sprawiedliwości, 8 nazwisk, na pierwszym miejscu też jest Andrzej Grabowski. Mam tutaj, zmieniłem z Samoobrony na listę Pani Kota i też jest 8 nazwisk, Andrzej Grabowski na pierwszym miejscu. I tu mam dla takich mało kumatych taką listę zbiorczą, gdzie od 1 do 8 jest Andrzej Grabowski. Jakbyście Państwo nie wiedzieli, na jaką listę głosować, to na to od 1 do 8. Ale mam tutaj plan dla Oświęcim taki wyborczy. Proszę Państwa, może ja taki mały wjazd przeprowadzę, bo... Proszę Państwa, tylko ja poprowadzę Wasze miasto oświeconą drogą. To znaczy wymienię Wam żarówki uliczne 60 na 80. Bo mnie jest po drodze z każdym. Kto jest przeciwko mnie, jest przeciwko sobie. I przeciwko mnie oczywiście też, bo ja jestem kandydatem niezależnym. Bo mi nie zależy na przegranym. Obywatelki miasta Oświęcimy, jeżeli chcecie, żeby w waszym gabinecie ginekologicznym przyjmował doktor Burski, wybierzcie mnie. Obywatele miasta Oświęcimy, jeżeli chcecie, żeby należne wam podwójne becikowe, abyście dostawali przed przyjściem żony ze szpitala, abyście mogli godnie z przyjaciółmi uczcić narodziny potomka, wybierzcie mnie. Obywatele Oświęcim, jeżeli chcecie, żeby wreszcie w waszym mieście policjanci czuli się bezpiecznie, wybierzcie mnie. Jeżeli w ogóle czegoś chcecie, wybierzcie mnie. Prawicy z Oświęcim obiecuję, wszystko będzie zgodnie z prawem. Lewicy, wszystko na lewo. A Samoobronie obiecuję, że jak się odblokuje, to se zdam maturę. No. Znajomym obiecuję przetargi, które wygrają tylko najlepsi, moi znajomi. A wszystkim, którzy mnie wybiorą, obiecuję, że po wyborach mogą mi skoczyć na pędzel. Czy ktoś wam obiecał więcej? Na moją cześć. Kibir! 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 Znacie mnie. Wiecie, co potrafię. Urodziłem się w Szanowie. Mieszkam w Warszawie. Pracuję w Krakowie. Dlatego sprawy Oświęcim mi są tak bliskie. Elementom napływowym z Pikutkowa. Powiedzmy stanowczo nie. My z Oświęcim powinniśmy się trzymać razem. Wiem, jak ciężka i złożona jest praca pracowników służby zdrowia. Dlatego po wyborach dam podwyżki wszystkim moim zastępcom, ponieważ tylko dobrze opłacona władza może zaradzić takim problemom. Zwracam się do was, drodzy bezrobotni, których od cholery tu widzę na sali. Skąd wzięliście forsę na bilety? Nie możecie się czuć samotni, opuszczeni. Dlatego po wyborach doprowadzę, że będzie was jeszcze więcej. A teraz moje ostatnie hasło wyborcze. Jeżeli obywatele Oświęcim uważacie, że w waszym mieście wszystko jest źle, wybierzcie mnie. Zobaczycie, ile jeszcze można spieprzyć. Dziękuję bardzo.